Dzień dobry, Łuksik Patryk, firma Wialan. Krzysiek Hadam, również firma Wialan. Spotkaliśmy się na poletkach doświadczalnych jednej z dwóch największych lokalizacji ilości odmian, 47 odmian posianych. Jest to miejscowość Kolonia Niedzielska, gmina Szczebrzeszyn, powiat Zamość. Krzysztofie, może tutaj jeszcze tak na wstępie zaznaczymy, jakie to są ziemie, bo to jest bardzo istotna sprawa, gdzie tu jesteśmy. Są to rędziny klasy trzeciej i czwartej. Trzecia B, czwarta A. I jeszcze niżej. Ja dodam tylko, że to są bardzo ciężkie ziemie w uprawie, jeżeli chodzi o jesienną uprawę. Wiosną, kolokwialnie rzecz ujmując, możemy to zawlec gałęzią, ale jeżeli przychodzi jesień, jest to bardzo ciężka ziemia w uprawie. Ponadto jest tu bardzo wysoko podłoże skalne, przez to mamy też bardzo wysokie pH. Krzyśku, może coś więcej o nawożeniu, co tu się działo? Nawożenie było tutaj, było fosforanu 200 kg podsiewacz, 120 kg soli rzutowo i około 320 kg mocznika też rzutowo było. Przedsiewnie. Jaka obsada, Krzyśku? 84 tysiące było wysiewane, bo było to takim siewnikiem raczej precyzyjnym wysiewane i to bardzo było dokładnie zliczone, 84 tysiące. Ze względu na to też klasę gleby, żeby było troszeczkę lepsza gleba, to było więcej, natomiast wysiewali 86. Okej, jakieś nawożenie dolistne zastosowaliście tu? Tak, było tutaj nawożenie dolistne w postaci Fortis Bor 1,5 litra, Ferti Agro 19, 3 kg plus AOC 1 litr. W tym momencie jesteśmy po wykoszeniu 30 odmian powyżej VO250. Zaczęliśmy około godziny 10, mamy teraz już po 14. Krzyśku, może jakieś bardziej szczegółowe wyniki, co dotychczas, jakie plony uzyskaliśmy dotychczas? Najwyższy plon uzyskała odmiana na sucho. Jest to odmiana Dekalb 3805 i to jest 11,8 tony przy wilgotności 14%. 13,32 z pola przy wilgotności 23,9. Jest to najniższa chyba zanotowana wilgotność odmiany. Druga odmiana to jest 37,87, 11,7 tony na sucho, 13,54 z pola. Natomiast już wilgotność jest dużo wyższa, bo jest wilgotność 25,6. Trzecie miejsce to jest DKC 3609, 11,3 tony przy wilgotności 25,8. Dzięki magii ekranu, czyli 2,5 godziny później, jesteśmy po zbiorze kukurydzy V poniżej 250. Krzyśku, ile odmian? 16 odmian było tym razem i było to V, tak jak kolega wspomniał, V poniżej 250. Było też tam w tej samej lokalizacji. Właśnie też bym chciał podziękować tutaj gospodarzowi, który nam udostępnił pola i poświęcił czas, sprzęt, ludzi, tak samo maszyny, które mamy tutaj, wagę, panu Jarosławowi Hadamowi w jego gospodarstwie. Jak widzicie, sprzęt całkiem konkretny. A teraz przechodzimy do konkretnych wyników. Krzyśku, czy możesz zaprezentować? Tak. Miejsce numer 1, odmiana Katmandu. I to jest plon suchej masy 10,4 tony. Natomiast przy prosto z pola 23,5 wilgotności 11,68. Drugie miejsce, mas 220V, 10,1 tony na sucho, 11,42 z pola przy wilgotności 23,8. I trzecie miejsce to mamy Cristallo. To jest pod kodem Sadbała jeszcze i to jest 10 ton równo. Natomiast 11,24 przez 20 też 3,8. Było tutaj 16. Średni plon to jest 9,5 tony. Średnia wilgotność 25,2. Cóż nam pozostało? Podziękować Państwu za oglądanie, zaprosić do dalszych odcinków odnośnie kukurydzy. Nie zapomnijcie łapki w górę oraz dzwoneczka. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. I tak jak powtarzam, że to nie są
po to jest tutaj robione to, żeby pokazać wyniki z konkretnej lokalizacji, gdzie jest wszystko dostępne, wagi, gdzie są odcinki, odległości podane, jest wszystko profesjonalnie zrobione. To nie jest zrobiony wynik, że gdzieś odmiana klonowała i jakiś wyszedł tony. Tu konkretnie mamy konkretne odmiany, konkretne tony. Tak więc jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.